Chcesz kilka nowych pomysłów do rysowania? Mamy dla Ciebie całą kolekcję dzieł. Owoc zrobiony z efektem low poly, dziewczyna z niebieskimi włosami, kropkowany pejzaż i baskrą zrobiony korektorem. Sprawdź te i inne arcydzieła w naszym nowym wideo. Pora zaczynać? Weź kartkę dla artystów i plastikową zabawkową łopatkę. Rozpuść farbę w jednorazowych kubeczkach. Wlej farby do łopatki. Postaraj się uważać, by nie pomieszać farb. Przyciśnij łopatkę do papieru i gładko przesuwaj po nim. Zobacz piękny farbowy efekt. To prawdziwa tęczowa rzeka. A sam proces jest całkiem fascynujący. Do tego pomysłu potrzebujesz bardzo małą kartkę papieru, czarny marker i linijkę. Narysuj linie prowadzące do środka kartki. Następnie weź kolorowe mazaki. Oddziel część obrazka linią. Wypełnij pasek kółkami. Narysuj kolejną linię zielonym mazakiem. Wycieniuj ją liniami. Teraz użyj jasno-zielonego mazaka. Udekoruj tę część długimi liniami. Wypełnij róg kropkami. Pomaluj resztę obrazka podążając za tym samym szablonem. Użyj różnych kolorów i figur geometrycznych, jakie tylko przyjdą Ci do głowy. Desenie spontanicznie pojawiają się na kartce, tworząc arcydzieło w osobnych kształtach. Puszczenie się w wodzie fantazji w ten sposób oczyszcza umysł, relaksuje i rozwija wyobraźnię, a sam obrazek wychodzi całkiem ładny. Do wykonania kolejnego artystycznego pomysłu weź kartkę papieru. Namaluj niebieskie półkole szerokim kosmetycznym pędzlem. Poszarp brzegi, by uzyskać efekt końcówek włosów. Namaluj owal twarzy po środku, używając jasno-brązowej farby. Wycieniuj kontur twarzy grubszymi pociągnięciami pędzla. Zaznacz miejsca na oczy i nos. Nałóż odrobinę różowej farby na pędzel. Namaluj usta postaci. Udekoruj włosy jasno-niebieską kokardą. Namaluj koszulkę w paski, pasującą do koloru włosów. Podkreśl loki ciemno-szarą farbą. Namaluj detale czarną akrylową puszystą farbą. Namaluj grube brwi, oczy i rzęsy. Następnie namaluj jej nozdrza i zarysuj usta. Teraz pora na fryzurę. Podkreśl piękno kokardą i lokami. Powstała nam jaskrawa i stylowa dziewczyna. Piękna kobieta o wyjątkowym kolorze włosów udekoruje Twój pokój i zapewni nastrój lata. Nadeszła pora na markery. Użyj czerwonego pisaka do namalowania meduzy z długimi mackami. Dodaj kilka więcej meduz. Narysuj wielkiego niebieskiego wieloryba. Zarysuj kontury brzucha i ogona. Przejedź po nich, pogrubiając linię. Pokoloruj wieloryba niebieskim mazakiem. Namaluj bąbelki powietrza. Następnie weź trochę alkoholu do odkażania i słomkę. Zakrop alkoholem postać i rozdmuchaj krople przez słomkę. Alkohol rozpuszcza atrament, a podmuch powietrza tworzy dziwaczne kropelki. Kontury obrazka stają się rozmazane, a kolory mazaków zmieszały się ze sobą. Nigdy nie bój się eksperymentowania i próbowania nowych technik rysowania. Podobają Ci się! Do kolejnego ciekawego pomysłu wydrukuj obraz profilu dziewczyny. Wytnij. Weź kartkę kolorowego papieru i korektor. Odrysuj deseń na papierze. Przejedź kontury korektorem. Udekoruj wzór białymi pociągnięciami. Zaznacz elementy twarzy. Namaluj wysoki kucyk. Nasz baskrał jest gotowy. Jest zrobiony z prostych zawijasów i pociągnięć, ale wygląda super. Może i ten obrazek wygląda prosto, ale używając tej techniki możesz namalować prawie wszystko. Tym razem weź wodne farby i atrament. Zamocz pędzel i namaluj serce wodą. Zabarw wodę farbą wodną.
namaluj niebieską krawędź. Możesz albo zabarwić wodę, albo malować rozwodnionymi farbami. Połącz serce tak, by kolor farb przechodził jeden w drugi. Wycieniuj serca kroplami czarnego atramentu. Zaskoczy Cię, jak ekscytujący to może być proces. Ten piękny, kolorowy obrazek rozweseli Cię i wypełni serce ciepłem. Do kolejnego pomysłu potrzebujesz arkusz kolorowego papieru i pędzel. Narysuj kontur drzewa ołówkiem, nałóż trochę zielonej farby na pędzel, namaluj liście w formie kropek. Używając ciemnozielonej farby, wypełnij przestrzeń między kropkami, tworząc ich jeszcze więcej. Udekoruj niebo kolorowymi kropkami. Użyj delikatnych lawendowych odcieni, różu i fioletu. Namaluj gałęzie za pomocą brązowych kropek. Namaluj glebę przy korzeniu drzewa, używając jasnych kolorów. Wow, wyszło nam tak pięknie! Aż ciężko oderwać wzrok od tego dzieła. Teraz weźmy kartkę papieru i łyżeczkę. Tak, dobrze słyszeliście. Wyciśnij farby akrylowe na paletkę. Zanurz łyżkę w farbie. Przenieś na papier. Przyciśnij łyżkę do papieru i nałóż na niego farbę. Ślady wyszły delikatne i szerokie. By uczynić obrazek jeszcze jaskrawszym, użyj ciepłych, ognistych odcieni. Naprawdę wyszło nam arcydzieło! Lubisz abstrakcyjne obrazy? Daj nam znać w komentarzach! Następnie weź kartkę niebieskiego papieru, pędzel i farbę. Wyciśnij farby na paletę. Zanurz jeden koniec pędzla w białej farbie, a drugi w różowej. Namaluj kształt delikatnym ruchem pędzla. Co za piękny dwukolorowy płatek! Podwójne pociągnięcia pędzla czynią obraz bardzo łatwym do wykonania i szybko wypełniają kartkę pięknymi wiosennymi kwiatami. Używając tej techniki, namaluj zielone liście. Udekoruj centrum kwiatka niebieskimi pręcikami. Zanurz ołówek w farbie i zrób żółty odcisk po środku. Gotowe! Czy istnieje coś piękniejszego niż wiosenne kwiaty? Estetyczna radość płynąca z tego obrazka jest gwarantowana! Do tego pomysłu weź kartkę i narysuj na niej gruszkę w ten sposób. Czy umiesz policzyć, ile tu jest trójkątów? Weź farby akrylowe, pokryj część owocu warstwą jasnobrązowej farby, namaluj trójkąty korektorem, weź jaskrawsze kolory i kontynuuj malowanie trójkątów. Ten styl low poly jest marzeniem każdego kubisty. Namaluj kolorowy cień pod gruszką, przejedź piórem po konturach, pozostaw drugą połowę gruszki bez obrysu. Patrzenie na ten prosty, wyraźny obrazek jest równie fajne, co malowanie go. Dzieła z nietypowymi owocami z pewnością udekorują Twój pokój. Do kolejnego pomysłu weź kartkę i białą kredkę. Zrób rysunek używając kredki. Możesz zrobić wstępny szkic zwykłym ołówkiem lub od razu używając białej kredki. Pokoloruj obrazek rozwodnionymi farbami wodnymi. Nałóż farbę w szerokich, kolorowych paskach. Farba nie zostanie nałożona na kontur, dzięki czemu bardzo łatwo będzie dostrzec zarys figury na kartce. Spójrz, wyszło świetnie! Wypróbujesz tego pomysłu? Tym razem użyj papieru i pióra. Narysuj ludzką sylwetkę. Rysuj za pomocą pojedynczej linii, bez podnoszenia pióra z kartki. Często bazgroły są postrzegane jako bezcelowe, próbne rysunki, ale jak widzisz, ten chaos ułożył się w prosty, ale artystyczny sposób. Tego typu wyglądające niepozornie losowe podejście do tworzenia może przynieść niespodziewane rezultaty. A w dodatku to świetny sposób na poprawienie sobie humoru. Przy tym obrazku użyj markerów. Narysuj zaokrągloną linię mniej więcej po środku kartki. Dodaj nad nią linię. Dodaj kilka podobnych pasków jako skrzydła. Narysuj oko i dziób. Zarysuj gałęzie zielonym markerem. Kilka pociągnięć mazaka i prawdziwy feniks odżywa w Twoim pokoju.
podobały Ci się nasze pomysły dotyczące tworzenia? Daj nam znać w komentarzach pod filmikiem, z którego dziś skorzystasz. I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, by nie przegapić żadnych interesujących wideo od TrumTrum.